Witam Państwa w piątek, 16 października. Karolina Czereda. Czas rozpocząć wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach wypadek na trasie Żary-Lipinki-Łużyckie. Koniec remontu na Żagańskiej. Problemy w Żarskiej Bibliotece. Miła wizyta w naszej redakcji. Pomóż wygrać maj i pasowanie na przedszkolaka. Wczoraj po południu przez kilka godzin droga od ronda żarskich saperów aż za Sieniawę była zablokowana. Przyczyną był wypadek. Dwie osoby w szpitalu, dwa skasowane auta i droga zablokowana przez kilka godzin. To bilans wczorajszego wypadku, który po południu wydarzył się na trasie Sieniawa-Żarska, Lipinki-Łużyckie. Zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego, który zdarzył się tutaj między miejscowością Sieniawa-Żarska a Lipinki-Łużyckie. Na miejscu zostały zadysponowane trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dwie karetki pogotowia. W kolizji, w wypadku właściwie uczestniczyły dwa samochody osobowe. W jednym i w drugim samochodzie znajdowały się po dwie osoby poszkodowane. Czyli łącznie mamy tutaj cztery osoby poszkodowane, z czego dwie w tej chwili zostały zabrane na szpitalny oddział ratunkowy w Żarach. Renault Lagunę prowadziła Agnieszka C., 32-letnia mieszkanka gminy Lipinki-Łużyckie, która jadąc z Żar w kierunku Lipinek nie wyrobiła na łuku i uderzyła w jadącego z naprzeciwka Volkswagena Passata. Passatem kierował 40-letni mieszkaniec Żar. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód, który jechał od strony Żar w kierunku Lipinek-Łużyckich, na śliskiej nawierzchni wpadł poślizg i uderzył samochód Volkswagen Passat. W czasie dojazdu za pomocą sprzętu hydraulicznego musieliśmy uwolnić z samochodu Volkswagen Passat dwie osoby poszkodowane. Był to mężczyzna i kobieta. No widać, że po prostu samochód jest tam lekko porozcinany. Z tego samochodu kierowca, czyli pani, która kierowała, oraz chłopiec, który znajdował się obok, wyszli sami bez naszej pomocy. Na szpitalny oddział ratunkowy trafiła 25-latka mieszkanka Żagania. Po zbadaniu mogła wrócić do domu. Na obserwacji na oddziale ortopedycznym pozostaje 56-letnia mieszkanka Żagania. W najcięższym stanie jest 40-letni mężczyzna, kierowca Passata, który ze złamaną kością udową oraz obrażeniami wewnętrznymi leży na oddziale ortopedycznym, gdzie przeszedł operację. Przyczyny wypadku bada żarska policja. Wreszcie skończyli. Mieszkańcy Żagańskiej w Żarach wjeżdżają już na swoją ulicę. Pozostali kierowcy muszą jeszcze chwilę poczekać. Po 9 miesiącach zakończył się remont ulicy Żagańskiej. Prace polegały na przebudowie kanalizacji deszczowej, modernizacji 3 km nawierzchni, budowie chodników i montażu oświetlenia. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo budowlano-drogowe Kambut. Wszystko kosztowało ponad 7,5 miliona złotych. Choć drogi nie oddano jeszcze do użytku, mieszkańcy bez problemu w nią wjeżdżają i parkują. Trwają odbiory. Miasto planuje udostępnić Żagańską dla wszystkich kierowców od 27 października. Biblioteka w Żarach ma problemy. Tak wynika z raportu przedstawionego w tym tygodniu w ratuszu. Dyrektor przyznaje, że budynek wymaga remontu. Potrzeba też pieniędzy na nowy księgozbiór. Kondycję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach na zlecenie miasta oceniła firma TP Consulting z Zielonej Góry. Jakie są jej uwagi? Budynek jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, sprzęt, w który jest wyposażona biblioteka, jest przestarzały, a zbiory przechowywane są nieprawidłowo. Z tą opinią nie zgadza się dyrekcja biblioteki. Pojawiło się wiele niejasności w programie rozwoju miasta przedstawionym w tym tygodniu. Program jest na etapie rzeczywiście dopiero tworzenia i konsultacji. To, co zdarzyło się w tym tygodniu, to właśnie są te konsultacje. Dlatego mamy jeszcze czas na to, żeby te nieprawidłowości, niejasności jakoś skorygować. Tam po prostu wyszła sprawa niefortunnego określenia. Ja uważam, że to o to chodzi. W bibliotece przyznają, że jest kilka problemów, którymi trzeba się zająć. To czytelnictwo i księgozbiór. W całej Polsce nastąpił gwałtowny spadek czytelnictwa. I na to nie tylko składa się czytelnictwo książek, ale również czasopism. To przede wszystkim.
Wiadomo, że no jest spadek czytelnictwa czasopism, ponieważ ludzie znajdują najważniejsze informacje w internecie i to jest najbardziej popularne w tej chwili źródło newsów. Choć w bibliotece książek przybywa, to nie na tyle, ile życzyłaby sobie dyrekcja i czytelnicy. Co innego, jeżeli chodzi o kupowanie tego księgozbioru, ponieważ jeszcze w roku 2010 liczba zakupywanych woluminów to było prawie 3000 książek na rok, a w 2014 jest ich 900. Plus dotacja, oczywiście to nie są tylko środki własne, ale też dotacja ministerialna, która też z roku na rok jest coraz mniejsza. Zbadano też stan techniczny biblioteki. Tutaj pojawia się problem zabytkowego, pięknego, ale niestety niszczącego budynku, który wymaga remontu i takie prace będą podjęte, żeby zabezpieczyć ten budynek przed degradacją. Natomiast sam księgozbiór jest bezpieczny. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach korzysta obecnie prawie 6 tysięcy czytelników. Redakcję telewizji regionalnej i gazety regionalnej odwiedziła dziś grupa 5- i 6-latków ze społecznego przedszkola w Żarach. 13 ciekawych świata mediów maluchów chciało dowiedzieć się, na czym polega praca dziennikarzy i operatorów, a także sprawdzić swoich sił w roli speakera. Towarzyszyły im nauczycielki Wioleta Wisz i Marta Gryglas. Co najbardziej zainteresowało naszych małych gości? Jak działa telewizja. A byłaś kiedyś w telewizji? Tak. Byłaś? No i co ci się najbardziej podoba w telewizji? Co lubisz oglądać? Bajki. A ty co lubisz oglądać? Telegramy. Oglądamy telewizję regionalną! Maja Kowalska, uczennica gimnazjum nr 3 w Żarach, zakwalifikowała się do finału 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenka na Dobre i na Złe. Koncert finałowy odbędzie się w niedzielę 18 października w Szczecinie. Zaśpiewam piosenkę Anny Marii Jopek, Jeżeli chcesz. Przygotowania trwały trochę długo. Przygotowywałam się wraz z moim nauczycielem śpiewu, panem Piotrem Bochenkiem. No i czekam na... No, jakby to powiedzieć. Na finał, a tremę masz? Zawsze przed występem jest jakaś trema, ale próbuję ją przezwyciężyć. Na piosenkę w wykonaniu Mai można głosować za pośrednictwem strony internetowej www.festiwal.singerton.pl. Klocki mi się radki. Był żłobek, teraz czas na przedszkole. Po 2 latach zabawy czas na zmiany. W żłobku Chatka Puchatka w Żarach odbyło się dziś uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzisiejsze pasowanie jest dla nas bardzo wzruszające. Są to dzieci, które przeszły ze żłobka, cała grupa, jedna dziewczynka do nich doszła, więc ten okres adaptacyjny tak naprawdę się nie odbył, dlatego że one już tutaj czują się jak w domu, więc dzisiaj jest tylko dzień, kiedy to się staną prawdziwymi przedszkolakami poprzez tradycyjny ołówek i podanie rączki. Po zakończeniu występów artystycznych grupa nowych 14 przedszkolaków złożyła uroczystą przysięgę. Już w niedzielę w Zielonym Lesie na starcie do pierwszego krosu górskiego stanie 350 biegaczy, którzy będą mieli do pokonania 10-kilometrową trasę. Po raz pierwsza edycja krosu górskiego. Myślę, że takiego biegu w regionie, w województwie nie ma, także spodziewamy się tutaj, na liście zapisanych jest 350 osób, także spodziewamy się, że przyjadą. Przygotowaliście trudną trasę? Trasa jest wymagająca, tak? No, chcieliśmy pokazać wszystkie walory Zielonego Lasu, także jest trochę podbiegów, 10 km, jest co biegać. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych biegaczach. Przed biegiem głównym organizujemy biegi dla dzieci, które będą na znacznie krótszym dystansie, tam kilometr, 1,5 km. Jest już zapisane koło 100 dzieci. Start do minikrosu zaplanowano na godzinę 10.30, a start do biegu głównego na 12.30. Start i meta przy basenie Leśna. Organizatorzy zachęcają kibiców, by w niedzielę licznie stawili się na trasie biegu i gorąco dopingowali śmiałków. Zapraszamy serdecznie. No myślę, że to jest fajna impreza i fajny bieg.
Ja wiem, że pogoda dzisiaj jest taka dosyć nieciekawa, ale myślę, że w sobotę i niedzielę już zapowiadają lepszą pogodę, także będzie okazja też się powdychać świeżym powietrzem w zielonym lesie. O zabezpieczenie medyczne biegu zadba 105 Szpital Wojskowy, który podczas imprezy będzie także promował i prowadził szczytną akcję. 105 Szpital Kresowy już od 2-3 lat zbiera znicze na cmentarze polskie na Kresach i również czyni to w tym roku. Zabezpieczamy medycznie pierwszy kros w zielonym lesie. Wiemy, że będzie tam uczestniczyć ponad 300 biegaczy. Będzie tam nasz zespół medyczny z karetką i również będziemy tam prowadzić tą zbiórkę zniczy. Dlatego też zachęcamy, aby zawodnicy, członkowie ich rodzin, kibice, mieszkańcy przynieśli chociażby po jednym zniczu i te znicze dzięki uprzejmości żarskiego PKS-u pojadą na nasze Kresy, na cmentarze we Lwowie, aby oddać hołd tym, którzy budowali wielkość Rzeczypospolitej na tych terenach i w Lwowie. A my już zapraszamy do poniedziałkowego magazynu sportowego, gdzie zaprezentujemy obszerną relację z krosu. Czekają nas ogromne emocje koszykarskie. Jutro do Żar przyjeżdża Śląsk-Wrocław, który w hali gimnazjum nr 3 w ramach trzecioligowych rozgrywek zmierzy się z Chromikiem. Początek spotkania, godzina 17. Żaranie w pierwszej kolejce pokonali na wyjeździe Górnik Wałbrzych 72-62. Ten pojedynek przejdzie do historii żarskiej koszykówki, bo to był pierwszy mecz Chromika na trzecioligowych parkietach. Sternicy wrocławskiego klubu traktują trzecioligowe rozgrywki jako poligon doświadczalny dla najzdolniejszej młodzieży. W ostatniej kolejce młode Wilki Śląska rozbiły SKM Zastal Zielona Góra 92-36. Szykuje się niezwykle emocjonujący pojedynek. Koszykarze Chromika liczą na gorący doping żarskiej publiczności. Organizatorzy przewidzieli dla fanów koszykówki konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Sobota, godzina 17, hala gimnazjum nr 3. Wstęp wolny. Nadchodzący weekend będzie deszczowy i wietrzny. Bez parasola się nie obejdzie. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę. W sobotę termometry w Żarach, Szprotawie i Gubinie wskażą do 11 stopni w dzień, a 6 w nocy. Niebo będzie zachmurzone. Czekają nas silne opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z południa. Niedziela chłodniejsza. Temperatura wyniesie do 8 stopni w dzień, a 6 w nocy. Dzień nadal będzie pochmurny i deszczowy. Ciśnienie bez zmian. Barometry pokażą 1200 hektopaskali. Wiatr w porywach osiągnie do 40 km na godzinę. Powieje z południowego wschodu. W sobotę imieniny obchodzą Lucyna i Małgorzata, natomiast w niedzielę Julian i Łukasz. Solenizantom już dziś życzymy wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję za uwagę, Kamil Wawrzyn. W serwisie to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. A już za chwilę tylko u nas debata przedwyborcza z udziałem kandydatów na posłów. Do dyskusji zaprosiliśmy kandydatów z powiatu żarskiego i żagańskiego. Proszę oglądać nas również w weekend. Już jutro program Jesteśmy z Żar. W tym tygodniu odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 2 w Żarach. W niedzielę zapraszam na koncert życzeń oraz mszę w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żarach. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony tydzień. Pozdrawiam i do zobaczenia. We'll be right back.